Ağlarsa kıyamam, kıyamam ki küçük gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçük. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektim gittim. Maria Magdalena. Tak. Ma pan rację. Duże podobieństwo. Zna pan jej historię? Ależ oczywiście. To nawrócona grzesznica. Po tym, jak obmyła Chrystusowi nogi łzami i wytarła je włosami, nawróciła się. Następnie, jeśli mnie pamięć nie myli, poszła mieszkać na pustelnię, aż ją stamtąd anieli prosto do nieba wzięli. Tak. Tak piszą, ale nie do końca tak było. A skąd pan może wiedzieć, jak było? No cóż,
Byłem tam. Ej, czekaj! Nie odchodź. To jak w końcu było? Maria Magdalena była piękną i zamożną panną. Pochodziła ze znamienitego rodu. Zalecało się do niej wielu i z wieloma dziewczyna flirtowała. Ale serce jej zdobył niejaki Jan, zwany potem Ewangelistą. Piękna panna zakochała się w nim bez pamięci. Zresztą z wzajemnością. Wzięli piękny ślub, po którym wydano bogate wesele w Kanie. I z tegoż właśnie wesela Chrystus odwołał szczęśliwego i zakochanego, świeżo upieczonego małżonka do siebie. Jan poszedł, ale to, co przeżyli, rozłączeni na zawsze, nigdy nie spełnieni kochankowie, o tym może nam już opowiedzieć tylko ona. Rozpacz, ból, tęsknota, żal, potem bezsilna złość i chęć autodestrukcji. W końcu... Thank you.
Mówią, że Janowi Chrystus wynagrodził miłość ziemską miłością niebiańską. A co z Magdaleną? Magdalena została sama. Sama z chęcią śmierci po odejściu kochanka. Sama z upokorzeniem i wstydem po opuszczeniu przez świeżo zaślubionego męża. Jej serce umarło. Nikt potem nie pytał, dlaczego szukała ukojenia w ramionach kolejnych mężczyzn. Nikt nie zajrzał do jej duszy. Tylko wszyscy okrzyknęli ją grzesznicą, ladacznicą i dziwką. A co na to Chrystus? Tylko dlatego, że nie godziło się, aby powołanie Jana stało się dla Magdaleny przyczyną potępienia, Chrystus miłosiernie nawrócił ją do pokuty. Tylko dlatego, że się nie godziło? A ja się pytam, w imię czego Pan pozbawił tych dwojga najpiękniejszej rzeczy, jaka na tym ziemskim padole nam się trafia? Czy w imię tego, by po tym wszystkim, po bólu, wstydzie, cudzołożeniu, uczynić piękną Magdalenę szczególnie bliską sobie? By rozpalić ją całą uwielbieniem do siebie? By wreszcie uczynić ją swoją gospodynią i szafarką, którą zawsze chciał mieć przy sobie w podróży? To brzmi trochę podejrzanie, nieprawdaż? Niezła prowokacja! Jesteś ostrym kpiarzem albo nędznym draniem! Pewnie i jedno, i drugie. Co nie zmienia faktu, że tak było. Prowokacja! Nie nabiorę się na to! Skąd w tobie taki cynizm? W tym wieku spodziewałbym się raczej stonowania niż takich bluźnierstw. Myśl sobie, synku, co chcesz. Nie będę cię przekonywał ani siebie usprawiedliwiał. Uwierzyłeś czy nie, to już twój problem. Wariat! Kretyn! Z którego wariatkowa żeś spierniczył, co? Z tego do jasnowidzów. Swoją drogą, ciekawe, co też teraz porabia twoja ukochana Sylwia, kiedy tak tu ze mną gaworzysz. Skąd ty wiesz o Sylwii? Kim ty do diabła jesteś? Nie przeklinaj, synku. Nie ona pierwsza i nie ostatnia. Wszystkie one są święte i zepsute zarazem. Od zarania dziejów kokieteria i kurewskość leżą w ich naturze tak, jak opiekuńczość i poświęcenie. Nie ma się co oburzać i szukać jakiegoś niepełnosprawnego ideału. Albo masz kobietę z krwi i kości, żonę i dziwkę zarazem, matkę i kochankę, służącą i królową w jednym, albo szukasz jakiegoś mutanta, któremu jedną lub drugą skłonność wycięto z mózgu i... Dość! Żal mi cię, dziadku. Widać, nigdy nie trafiłeś na swoją drugą połowę. Na tą jedną, jedyną, przeznaczoną tylko i wyłącznie dla ciebie. Jak Jan z Magdaleną. Z drugiej strony, kto ci takich bzdur naopowiadał o jakiejś drugiej połowie? Ty sam to całość, skończona i doskonała. Kobieta jest drugim, osobnym wszechświatem, a nie jakąś twoją połową. Jedno nie wyklucza drugiego. Dwa skończone i osobne wszechświaty mogą się przecież nawzajem dopełniać. Tak? To znajdź mi taką, a spełnię każde twoje życzenie. Każde? Każde. O wielku mowa! Dzień dobry, misiu. Cześć, słonko. To jest właśnie Sylwia. Witaj, maestro. Witaj, Salome. Dzień dobry, Judyto. Witaj, Heleno. Witaj, maestro. Dzień dobry, Estero. Witaj, maestro. I ty tu także, Arachne. Boga jesteś. Nie wzywaj nadaremno.
Czas na nowy ciuch. Może garnitur? Muszę sobie wreszcie sprawić coś eleganckiego. Tak. Czas najwyższy. Wie pan co? Miał pan rację. Bezsensem jest gonienie za nieistniejącymi ideałami. Tak wiele w pogoni za nimi już przegapiłem. Ludzie nie mają dziś ani czasu, ani chęci na ideę. Trzeba brać życie takim, jakie jest. Chryste, gdzie ja miałem oczy przez te wszystkie lata? Naprawdę pan tak sądzi? Pamięta pan może taką fraszkę? Kosztowałaś mnie pani słono. Straciłem apetyt i honor. Tak. Dzięki panu wiele zrozumiałem. Jestem niezmiernie wdzięczny za tę lekcję. No a co z Sylwią? Z jaką Sylwią? A może dałby się pan zaprosić na lampkę koniaku dziś wieczorem, hm? Pamiętasz młodzieńcze mit o Endymionie? O tym pięknym chłopcu, pasterzu, uśpionym za nieśmiertelność na wieki? Coś tam pamiętam. Tam też pan był? Nie, tam akurat nie, ale mało kto wie, że nieszczęsny Endymion był jedyną, prawdziwą, nigdy nieodwzajemnioną miłością Artemis. Byłem pewny, że to Selene się w nim kochała. Nie. To była ubóstwiana przez wszystkich, nieskazitelna i dziewicza do końca Diana. Po co mi pan o tym wszystkim akurat teraz opowiada? Była bliźniaczą siostrą Apolla. Kochało się w niej wielu wspaniałych mężczyzn. Była przepiękną łuczniczką i świetnym myśliwym. Poprzysięgła miłość tylko bratu, ojcu i lasom, w których polowała. A jednak, pewnej jasnej, spokojnej nocy, tuż przed świtem, kiedy głaskała trawę życiodajną rosą, zajrzała niechcące do skalnej groty, gdzie spał cudny pasterz. Thank you.
Wreszcie coś zrozumiał. Już dość zrozumiałem! Zaczynasz mnie nudzić, starcze. Thank you.
Że coś ci to teraz da. Lepiej późno niż wcale. Nie rozumiem. Jako ludzie jesteśmy niezbadanymi istotami. Bez tęsknoty za miłością, bez poszukiwania jej, jak kamienia węgielnego, sedna i sensu wszystkiego, bez tego jesteśmy potworami. Albo okaleczonymi karykaturami skazanymi na śmierć. Całe ludzkie życie jest gonitwą właśnie za tym, co nie istnieje. Niezbicie i namacalnie mi to już udowodniłeś. Jeżeli cokolwiek już próbowałem ci udowodnić, to pełnię. Pokazując, że jedno bez drugiego nie istnieje. Miłość bez kurwienia? O nie. Tego się nigdy nie da połączyć. Kwestia podejścia. Przy moim podejściu się nie da. O tak, z pewnością. Przy twoim podejściu niewiele się da. Co chcesz przez to powiedzieć? Grecy byli mądrzejsi od Izraelczyków. Dlatego przestali istnieć. Tak. W pewnym sensie tak. Ich filozofia życia była zbyt tolerancyjna. Zbyt humanitarno-liberalna, aby reszta naszego ówczesnego świata była w stanie to przyjąć i zaakceptować. Spójrz na ich bogów. Tak ludzkich, jak tylko ludzie mogą być. I tak obojętnych na ludzi, jak tylko bogowie mogą być. W tej obojętności też był wymiar czysto ludzki. Kochali się, zdradzali, popełniali błędy, wpadali w gniew, walczyli. Zaprzątnięci tylko sobą, mieli w dupie całą ludzkość. I tak i nie. Bratali się przecież z ludźmi, zakochiwali się w nich. Mieli z nimi dzieci. I za to ich czczono i ubóstwiano? Tak! Za to w nich wierzono? Tak! Za to na pewno też. W swej wadliwej naturze byli szczerzy i uczciwi. Byli zarazem ludzkimi bogami, jak i boskimi ludźmi. A chrześcijanizm? Chrześcijanizm to wiara ludzi cierpiących, którzy potrzebowali nadziei na przeżycie. No jasne. Przecież każdy z nas cierpi. Jak trwoga to do Boga, nie? Nie lepszy jeden. Uniwersalny Bóg dla wszystkich? Może. A tak się spytam. Jak to się wszystko ma do Pana tęsknoty za prawdziwą miłością? Po prostu i po ludzku. Y es que al final tendrás en tu inventario.
nogami stąd! Wyrocha! Spóźniłem się? Nie. Weź. Wyjdź ten wasz monopol na kobiety. Proszę? Mężczyznom wydaje się, że mają monopol na kobiety. Jeżeli już którąś są, to traktują ją jak swoją nienaruszalną własność, do której nikt poza nimi nie ma prawa się zbliżyć. Dotknąć, skosztować, polizać, obciusiać. Na tym polega cnota wierności. Nie, synku. Wcale nie na tym polega wierność. Twoje podejście i traktowanie to nic innego jak zazdrość, zaborczość i zniewolenie. Tego samego, co ja od niej, wymagają ona ode mnie. Na tym właśnie polega związek. I tu jest sedno całego nieszczęścia. Wzajemne oczekiwanie monogamii od poligamistów. Niewoli od niezależnych jednostek. Niedorzeczność wymuszona przez... A rodzina? Jak sobie wyobrażasz dom? Dzieci! W takiej hipisowskiej poligamii! Na Olimpie, począwszy od Zeusa i Hery, świetnie sobie z tym radzisz. Cholera jasna! Tu nie Olimp! Zejdź wreszcie na ziemię, starcze! A ty, synku, choć na chwilę wyjdź umysł ze swoich ciasnych, ograniczonych stereotypów. Zmiana myślenia! Zmiana myślenia! Rozumiesz, o czym mówię? Nigdy nie zgodzę się na związek z kobietą, która łaźnie na boki. Ta, lepsza dziewica. Cnota rozczula, wzrusza, czyż nie? I wzbudza litość. Taka czysta, zakompleksiona cnotka bardziej ci się podoba od świadomej swego wdzięku i wartości kobiety brylującej w salonach? Znającej tajniki ars erotica? Fałszywej, przebiegłej, wyrachowanej, grającej uczucie, udającej miłość! A tu cię boli! Uważasz, że zwrotliwa młotka jest i będzie zawsze szczera, czysta i otwarta? Ma na taką większe szanse niż ta, brylująca po salonach. Mylisz się. Szczerość, prawość i uczciwość wcale nie idą w parze z dziewictwem lub jego brakiem. Spałeś z nią. Z kim? Z Sylwią. Salon, czy jak jej tam? Boże broń, nie moja liga. To się tylko dla ciebie liczy? Czy ona poza tobą jeszcze z kim spała? Żałosny jesteś. To jest ta twoja szczerość, prawość i czystość? To ma być ta twoja wielka miłość, w której najważniejsza jest dziura, używana przez ciebie, czy jeszcze może przez kogoś innego? Dość! Dość. Niech to szlak.
Nieszczęście. Tak, ma pan rację. Czy my się znamy? Nie sądzę, abyśmy mieli przyjemność. Jestem Alfred. Michał, witam. Tu nieopodal jest ciekawy lokal. Pozwoli się pan zaprosić na chwilę, na trzy małe czasy. Thank you.
Thank you.